Najpierw sobie odpalimy nasz zestaw, znaczy ciężarówkę, cyk. I ruszamy. Jedziemy w zupełnie nowe miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Niestety będę musiał używać Advisora, bo nie mam GPS-a w ciężarówce. A dzisiaj będziemy sobie jechać taką starszą Scanią, którą, powiem ci, często widuję na polskich drogach. Może nie dokładnie ten model, ale wiesz, ta kabina. Nawet mamy takie LED-owe wstawki na górze. Tego nie widziałem jeszcze w ETS-ie, okej. No i mamy taką standardową naczepę. Wjedziemy sobie trociny. Będziemy pewnie długo, długo z tej góry zjeżdżać. Do przejechania niebotyczne 27 km, co nam zajmie, no myślę, że z godzinę jazdy. A może nie będzie tak źle, może dramatyzuję. To jest właściwie już ostatnie miejsce, w którym nie byłem, bo tak chyba prawie wszystko zwiedziłem. Może gdzieś tam jeszcze jakieś odnogi są czy coś takiego. Ale poza tym to jeszcze tamto miejsce mi zostało. Jedziemy. O! Co tu tak? Nie, no dobrą mi ciężarówkę dali. Chyba mamy napęd na 4 koła. Raczej powinni taką dać. To jest bardzo fajna ciężarówka, bo ona... ją też można lepiej skonfigurować, ale to jest chyba jedna z nielicznych ciężarówek tutaj w Eurotrucku, która ma taki fajny kąt natarcia i całkiem dobry prześwit, więc ona doskonale nadaje się tutaj do jazdy. Jeszcze możemy, zanim tak ruszymy sobie, to możemy sobie podwyższyć to zawieszenie, więc zajedźmy sobie tutaj, wyciągnijmy ręczny na chwilę i dajmy wyżej, bo czasami się ta naczepa potrafi haczyć, chociaż ta jest wysoko zawieszona, tutaj raczej się nie powinno nic stać, powinno być dobrze. I tył. Teraz co, raczej tym samochodem możemy sobie jechać normalnie. Ostatnio robiliśmy transport, gdzie przewoziłem coś niskopodłogowego, chyba jakąś maszynę wielką i była na naczepie niskopodłogowej. I tam co chwilę się haczyło, co chwilę. Ale tym razem chyba jest dobrze. Zobacz, jaka przepaść. Dobrze, że tu ruszamy. Ciekawy jestem, jak w drugą stronę ciężarówka by sobie poradziła. Mhm. Tutaj jeszcze tej odnogi nie przejeżdżałem, a prowadzi mnie te... To wiecie co, to możemy sobie tą odnogą tutaj pojechać. A powiem szczerze, też nie wiem, jak wygląda konwój, jeśli nie ma się swojej ciężarówki. To trzeba chyba wtedy wziąć ten sam ładunek z tych szybkich dostaw, nie? Mamy takie zawijasy. Tam na stronie RPM jest napisane, jakie są potrzebne DLC. Ja już nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że wszystkie. Ale musielibyście sobie to sprawdzić. Tak czy inaczej warto, bo jest naprawdę dobrze to zrobione. Jedyne, co mi tu nie pasuje, to zarabianie, bo trzeba zajebiście dużo jeździć, żeby zarobić na cokolwiek, a mandaty są horrendalnie wysokie, więc jak planujecie sobie kupić nawet używaną ciężarówkę, to musicie pojeździć tutaj z kilkadziesiąt godzin, żeby było cię stać na nią. Inaczej, no, znaczy, możesz sobie wziąć ten kredyt na 100 tysięcy, tak? I od razu ją ten, ale... ja chyba dzisiaj nawet tak zrobię, że wezmę sobie ten kredyt. Tylko muszę dojechać tą ciężarówką do celu. Potem jeszcze kilka transportów mniejszych zrobić. I chyba będę miał odpowiednią poduszkę finansową, żeby sobie na taki kredyt pozwolić. Bo jak wezmę kredyt bez żadnej poduchy, to może być ciężko, bo tu się zajebiście mało zarabia, ziomek. Wysoka, nie? Zobaczcie, jaki tutaj jest kąt natarcia, jaki prześwit w tej ciężarówce. To jest chyba najwyższa ciężarówka, jaką do tej pory jechałem. Szkoda, że tak słabo wyposażona, bo zobacz. Ani GPS-a, ani nawet... no dobra, jest uchwyt na kubek. Chociaż tyle. Jest jakieś spanie. Ale tak to bieda, to musi być jakaś stara ciężarówka. Nie wiem, 2009 rok? Jak mogę namówić rodziców do kupna kierownicy? Hmm...
Powiedz, że dasz im spokój na dłużej. Że nie będziesz ich tak często męczył pytaniami na przykład. Dziewiąty rok, zgadłem, okej. Okay. Bo musiałem gdzieś kątem oka zobaczyć, jaką dostanę tutaj ciężarówkę do tego zadania. Bo tak normalnie to bym nie wiedział. Dogania nas jakiś man, on jedzie... Aha, dobra, bo ja jadę powoli, bo tu jest 60! A ja jadę do 30 na godzinę. Nie chcę przyspieszać, bo tu już raz wypadłem, a jak zgubisz towar, to musisz zapłacić 1000 euro. 1700 euro ostatnio musiałem zapłacić, a za tą dostawę, którą teraz jedziemy, będziemy 27 km do przejechania mieli, łącznie, czy mamy, łącznie, a zostało mi 24. To trzeba jechać godzinę. I zarobi się 600, niecałe 700 euro, nie? Więc lepiej tu naprawdę uważać, to jest tryb hardkorowy w Eurotrucku, jeśli chodzi o ekonomię. ...60 km/h, zobacz jak tu się jedzie. Ja się naprawdę martwię, że mi się wywali ciężarówka na samej drodze, wiesz, nie wyjeżdżając na zewnątrz, na pobocze gdzieś. Tu nie ma pobocza. Tutaj, tak? Lucek wolniej, bo będzie zaraz po ładunku. No, staram się tutaj jakoś to ogarnąć. Wiesz, też nie chcę dojechać jutro. O kurde, patrz. Tutaj gdzieś ta kłoda wystawała. Za mną dwie ciężarówki. Nie wiem, czy się cofną. No. Widziałem to, ale myślałem, że aż tak mocno nie przyhaczy, że jakoś, wiesz, przejadę przez to. Ile mamy uszkodzeń? Ładunek 0, naczepa 7 i ciężarówka 7%. Szkoda, że nie widać tych uszkodzeń. Dobrze, i teraz zamiast jechać według GPS-u, pojadę sobie tą nową drogą, którą jeszcze nie jechałem, więc jestem ciekawy. A gdzie te ciężarówki, co za mną jechały? Aha, one skręciły tam gdzieś. A, gdzie one tam pojechały? Ja tam nie mam w ogóle drogi. Ciekawe. Trochę mniej dostanę kasy. Nie wiem, jakie tam były widełki, żeby, wiesz, dostać karę za uszkodzenie naczepy. Ładunek na razie 0% uszkodzeń, ale to dlatego, że wiozę trociny. Może jak wyłączę wycieraczki, teraz to będę miał więcej mocy. Jeszcze nie trzeba blokady mostów włączać. No jest tu wąsko. Droga jest pochyła, zobaczcie. Okej. No jest tak pod skosem ta droga, tak w stronę przepaści. To jest chyba najtrudniejszy fragment z tego wszystkiego do przejechania. I zdaje się, że jest dłuższy niż ten, którym zawsze jechałem. Ale może będzie mniej trudnych podjazdów, bo nawigacja zawsze kierowała mnie tą krótszą drogą, która może być bardziej zdradziecka. Dobra, blokada. No mam włączoną. Coś się tu stało złego.
Okej, okay, wycofam. A nie, nie zahaczyło się o drzewo. Dobra. Spróbujmy tak po zewnętrznej. Ono nie ruszy. Spróbuję zręcznego. Okej, okay, ruszyła. Dobra, tu też jest ostry podjazd, chociaż nie wygląda na trudny. To jest trudny. Ładnie skania sobie. No, gdzie się uszkodziła ta naczepa? No poszła, fajnie. Dobra, wyłączmy blokadę. Całkiem sprawnie sobie poradziła, ale lepiej łapmy się właśnie tych zewnętrznych, nie? Na zakręcie. Tutaj widzę, że też jakaś robótka jest. Dawaj Scania. Wiesz co, ona ma chyba napęd na skrajną tylną oś tylko. Bo te środkowe koła się w ogóle nie kręcą, one są tylko żeby rozładować wagę, nie? Dobra, wycieraczki chyba można wyłączyć. Ej, tu też są strome podjazdy. Czy lepsze, czy gorsze od tych pozostałych? Nie wiem, ja tu załączę tą blokadę znowu. Okej, załączyło się. Muszę tam zobaczyć na tym panelu, u mnie nie wskazuje tego dobrze. Załączymy blokadę. No dziwne, że nie dali napędu na cztery koła. Plus jest taki, że te koła tutaj środkowe są skrętne. Więc zestaw powinien być zajebiście zwrotny. Ale trakcja jest słaba, zobaczcie. Ale ona jest opuszczona. Musiałbym ją podnieść chyba. Żeby... Właśnie, może tak zrobimy, żeby trakcja była lepsza. Mhm. Chociaż już będzie zjazd raczej. To najgorsze, żeśmy podjechali. A, ale podniosę. Chociaż, jak teraz podniosę, to chyba będę miał gorsze skręcanie. Czekaj, czemu nie chce mi się? Ty, to nie jest podnoszona. To nie jest podnoszone chyba. Bo klikam i się nic nie dzieje. No, to nie jest podnoszone. Dobra. Wyłączyłem blokadę mostów, żeby lepiej skręcać. Nie spodziewaliście się, tą drogą pojadę? Siema Mati. Dobra. A, tu już będzie zjazd. I tak trzeba uważać, wiadomo. Wąsko strasznie. Jak ci minęła Wielkanoc? A dobrze. Popsuły mi się dwa samochody. Za jeden muszę zapłacić za naprawę 30 tysięcy złotych. Wspaniale jest.
trzeba uważać. Ty. Tu jest turbo wąsko. Fajnie to wygląda, nie? Dobra. No i chyba git. Pierwszy raz tu jechałem i też dojeżdża się do takiego mostu, chociaż to bardziej taka jakby kładka jest. Ale trzeba dobrze się do tego złożyć. Czekaj, bo tu są te kłody porozstawiane, one tak mają niby upiększać. A zobacz, idealnie tak, żeby naczepa się o to rozwaliła. No i raczej nie mogę się tutaj tak... złożyć wspaniale, chociaż nie, no chyba przejedzie przez to. Tak. O! Gdzie jedziemy? A wiesz co, do takiego miasta, którego nazwy nawet nie potrafię wymówić. Jeździmy w Niemczech. Więc tutaj te nazwy nie są niestety polskie. A chciałbym powiedzieć na przykład, o, jadę do Kalisza. Nie, nie ma tak. Ale myślę, żeby się wyprowadzić tutaj w ETS-ie do Polski na robotę albo do Hiszpanii. Tam, gdzie będzie jakaś fajna mapa 1:1. Jeszcze nie wiem gdzie, bo w Hiszpanii też mają fajną mapę 1:1. Dobra, kontrola bezpieczeństwa. Czy przypadkiem nie zabrałem za dużo drzew ze sobą? Czy jaką planuję kupić ciężarówkę? Co będzie? Co będzie się opłacało? Na co będzie mnie stać, to kupię. Ale myślę, że jak już mam jakąś tam poduszkę finansową zrobioną, te 11 tysięcy euro wygląda fajnie na koncie, to będę mógł sobie powoli pracować na jakąś ciężarówkę. Zobaczymy. Dobra, i tu mamy, to jest ciekawe, ale tu jest chyba mniejsze, tak, tu jest ograniczenie do 30 km na godzinę, podczas gdy zjeżdżaliśmy tam z góry, było ograniczenie do 60, gdzie tam było dużo bardziej niebezpiecznie niż tu. Plus jest taki, że możemy sobie chociaż ten tempomat załączyć, bo w niektórych miejscach jest ograniczenie do 20 chyba 5 km na godzinę i tam już tego tempomatu sobie nie załączysz. No i tu trzeba uważać, żeby nie wjechać na ten pas sprzeciwka, bo dostaniesz mandat za jazdę pod prąd. Dobra, i nawracamy. No i tu trzeba jeszcze kawałek przejechać, jak z kilka kilometrów i wjeżdżamy na asfalt. I dojeżdżamy powoli, tutaj są takie świetne widoki. Gdzieś z tamtych gór, tam daleko, daleko żeśmy przyjechali. No gdzie uszkodzenia na czepie? Ja tylko skręciłem. 8%. Na szczęście trociny się nie uszkodziły. Dalej mam 0% uszkodzeń. To dobrze. Opór silnika jest wtedy, gdy drży ci kierownica. Aha. W tych ustawieniach, tak? Kierownicy. No właśnie to takie dziwne. Powinno to być wibracje silnika przetłumaczone, nie? Jak tam ustawiasz sobie kierownicę, a nie opór. Nie wiem, no może sobie zaraz to włączę i zobaczymy, co to zmienia. Szukanie. O, czekaj. Dobra. Chodźmy sobie tu w ustawienia kierownicy i dajmy ten opór faktycznie. A czy są tu na przykład wibracje... Wibracja na wierzchni terenu, wibracja na wyboju, w kolizji. Dajmy sobie na 100%, żeby wiedzieć, co to robi. O kurde! Dobra. Czaję. Od razu to czuć, bo teraz faktycznie to powinno się nazywać wibracje silnika. Teraz jak się stoi w miejscu, to zobaczcie, jak kierownica lata.
100% to przesada, i ja nie jestem w stanie teraz utrzymać tej kierownicy nawet, tak żeby trzymać ją w miejscu. I zobacz, jak ruszam, to wibruje mocniej. No to po prostu powinno być przetłumaczone wibracje silnika, a nie opór silnika, prawda? Dobra, to to sobie zmniejszamy do zera chyba, na wierzchnię terenu. Chyba jest dobrze teraz, podoba mi się tak. A 10% jest idealnie? Bo wtedy fajnie czuć, nie, te wibracje. Teraz kompletnie nic nie czuć, no bo żeśmy to wyłączyli. Okej, no, będziemy jechać co prawda na asfalcie już, także fajnie, możemy sobie, zanim wyjedziemy, obniżyć ciężarówkę, bo jest do maksa podwyższona. Nie wiem, czy coś to tam daje tutaj w ETS-ie, ale pobawmy się tym. Czy ona... Ty, ona się sama obniżyła? Dobra, tu się obniża. Chyba trochę za mocno ją obniżyłem. No, dajmy coś takiego. I możemy jechać. O, czekaj, czekaj, przekraczam prędkość. Mandaty są srogie, po 400 euro. To naprawdę trzeba uważać, bo cała ta dostawa, za nią dostanę nieco ponad 600 euro. Niecałe 700, tam chyba 680 euro dostanę. No to jak dostanę dwa mandaty, 400 euro, no to już jest po zarobku. Patrz, jakie tu pasy, kurde, sportowe. Zobacz, typa. Właśnie, opuścimy sobie szybę. Skoro i tak będziemy jechać powoli. O, wpuścił mnie ładnie. Ciekawe, ile ten kombajn jedzie. 50? Dobra, zobaczmy, czy automatyczny tempomat zadziała. Ten z kamerą. Chyba działa dobrze. Ile mamy ton? Nie mamy dużo kilogramów, mamy 14 ton tylko na plecach. Widzę, że przed nami jest za tym długim zakrętem jedna taka może bardziej prosta. I tam byśmy spróbowali go wyprzedzić, bo jedzie 40 km na godzinę ten kombajn. Powinniśmy dać radę. O, skręcił. Okej. Pojechał sobie gdzieś tutaj na robótkę. Do lasu? Co on tam będzie robił? Co on tam nie pojechał na robótkę? On tam jakąś jolę zapakował do kabiny i pojechał tam. Mam do testowania dwie kierownice teraz, nowe. Właściwie jedna nie jest nowa, ale druga jest nowa. To jest C5, zdaje się, od Camusa. Jest taka zintegrowana, że silnik masz w kierownicy bezpośrednio. A druga to jest T246 od Thrustmastera. Kiedyś sobie tam kupiłem i jeszcze chyba jedną tanioszkę mam. Jakąś taką. To kupiłem gdzieś tam kiedyś, żeby właśnie zrobić test. Widzę, że są dwa kartony, już nie pamiętam, co było w drugim. Dobra, i tu mamy stop. No i niestety trzeba uważać. A, jest w miarę czysto. Gdzie kupiłem takie rękawice na kierownicę? Kupiłem sobie w sklepie sportowym. To są rękawice do roweru.
Bardzo fajne na kierkę, bo kierka się mniej brudzi dzięki temu. Do ETS-a mamy, właściwie do gierek mamy też trochę lepszy grip, wiadomo, ale do ETS-a ten grip nie jest ważny. Moim zdaniem ważne jest to, że kierownica się nie brudzi. A jak masz jakąś lepszą kierownicę, to naprawdę trzeba o to dbać, bo jak ci się to powyciera, inaczej, jak ci się gdzieś tam ten brud, wiesz, ręce się pocą i tak dalej, gdzieś tam ten brud zajdzie na kierę, to ciężko to potem wyczyścić, musisz używać detergentów, a one czasami potrafią powycierać farbę z, w tym wypadku mam skórę ekologiczną chyba. Raczej ekologiczna to jest skóra. No, a jak masz tam jakąś tanią kierkę, to tam nie ma się co przejmować chyba. Jak ktoś lubi mieć czystą obręcz, to warto rękawiczki zakładać. O, powiem wam taką ciekawostkę właśnie. Robiłem sobie ostatnio challenge na torze Nordschleife. Jechałem 50 okrążeń przez 4 godziny i po tych 4 godzinach te rękawiczki, jak włożyłem sobie do miski z wodą, to woda była czarna. Czarna woda była. Takiej tyle brudu potrafi się zgromadzić. I to wszystko byłoby na kierownicy. Musiałbym kierownicę czyścić jakimś, nie wiem, płynem do mycia naczyń albo jakimś płynem do mycia szyb, który jest taki trochę bardziej chyba delikatny, tak myślę. No tak, bo ci tu wjeżdżają. Dawaj, na zamek tego wpuścimy. Ale czerwonego już nie! Ach, to miał być zamek, oni jeździć nie potrafią. A, tu są strasznie wysokie mosty tak w ogóle. Mosty i chyba wjeżdżam do pierwszego tunelu, w którym nigdy wcześniej jeszcze nie byłem. Są w ogóle nowe rejony jak dla mnie. Czuję się trochę jak... jakbym jechał do Chorwacji w tym momencie. Też jest taki długi tunel, fajnie wygląda. O, a co my tutaj mamy? Jakieś ozdoby na rondzie? Jakieś beczki piwa? Nie, to pewnie beczki wina. To jest tak ułożone jak winogron właśnie. A tu jakiś remont. Zjedź. Ciekawe. Dobra, let's go. Bardziej jak w Chorwacji, właśnie. I tu mamy ograniczenie do 50, więc stawimy sobie 50 na tempomacie. Absolutnie nie przekraczamy tej prędkości. Zdaje się, że wjechaliśmy w jakiś teren zabudowany albo coś. Też nie widzę tutaj, żeby było zabudowane. No ale jest ograniczenie do 50. Tego się trzymajmy. Skręć w lewo. Albo może na przykład wieziemy trociny, żeby robić z tego pelet. Przygotuj się do skrętu. O, też tak może być, nie? Bo tutaj jakaś taka fabryka czy coś. Mam nadzieję, że tu nie będę musiał nigdy parkować. Ej, tu jest zajebiście duży skład. Fajnie, że odblokowałem to miejsce, bo do tej pory było zablokowane. Chyba musimy... O, żeż ty, patrz co tu jest. O nie. O nie. Ty, my tam musimy chyba tyłem wjechać, ziomek. Nie będę ryzykował wjeżdżania tam przodem. Bo prawie na pewno trzeba wjechać tam tyłem. Ja już trochę tych miejsc tutaj poznałem. Tylko, że mam ruch drogowy. Nie wiem, czy oni potrafią mnie wyminąć. Okej. Grubo. No, nie ma się tam jak wykręcić, więc musimy tak. Ale chyba powinienem bardziej ze środka drogi tam się łamać. Ale strasznie jest. Trudno, no, muszę tam... Widzę, że jest jakiś kierowca.
Mam cię w dupie, stary, ja to muszę wycofać. To Tesla jeszcze. Ty, patrz! Wyminąłem to! Naczepą go! Wow! Szok! To jest szok, no ale ciągnikiem nie wyminę. Chyba uderzę, nie? Strasznie mnie stresują ci kierowcy tutaj. Tak, naczepa nie wejdzie. Okej. Nie wiem, czy uda mi się to wycyrklować. Może nie będzie tak źle? No nie, jeszcze za blisko jest. Próbuję na lusterka. Się w ten sposób najlepiej uczy tego cofania. Dobra, niech przejadą. Teraz byśmy... O, patrz. Teraz byśmy odbili raczej w tą stronę. Wiesz co, bo ja jeszcze nie wiem, w którym miejscu mam zaparkować tam. Tak mniej więcej patrząc na mapę, staram się zrozumieć, gdzie mam wjechać. Głupie jest to, że nie mogę sobie wyjść z ciężarówki i tam przejść się i zobaczyć, gdzie jest parkowanie, nie? Tak z drogi. To by mi znacznie ułatwiło. A pewnie tak w rzeczywistości no można sobie zrobić, prawda? Gdzieś tam wcześniej się zatrzymać, przejść sobie chodnikiem kawałek. I tyle. Szacuję, że... Ha! No jak będzie tam wjazd przodem, to się załamie. Bo ja specjalnie tu cofam tyłem, bo już trochę się tu natransportowałem i wiem, że w takich miejscach zawsze jest cofanie tyłem. W porządku, znajdziemy inną trasę. Skręć w lewo. Dobra, wiecie co, muszę sobie odpalić tą kamerę. I mamy... Wiesz co, kuźwa, nie widzę. Teraz dopiero widzę ten wjazd. Ale dobrze, że wjechałem tu tyłem, bo tu jednak tyłem trzeba ogarnąć. Dobra. Próbuję. Chyba tak, nie? Tak, bo tam musimy wbić. Ja, ale to będzie zajebiście trudne tam wcelować. Hamuj, hamuj. Coś tam też przyhaczyło jeszcze. O, 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 jest chyba okej. Tu jeszcze jakieś skrzynie są. Teraz się za mocno złamałem. Tu ciężarówka wjechała w mur. Okej. I teraz jestem dobrze nacelowany chyba. Jeszcze zobaczę przez okno. Nic nie widzę przez okno. Fajnie by było, jakbyśmy mogli wyjść teraz. Z ciężarówki na chwilę. Koniec trasy. Ej, dosłownie, tu już jest ściana, tu jakieś kartony. Wszystko zrobione tak, żebyś to udupił. Zobacz. Ej, niby jest dużo miejsca, nie? Ale nie do końca. Jeszcze z samej tej drogi, musisz tam blokować, wiesz, ruch i tak dalej. Okej, okay. Chyba będzie dobrze teraz. Aż mi się śmiać chce, to jest normalnie najtrudniejsza dostawa, jaką kiedykolwiek robiłem. Patrząc tylko na to parkowanie, to sam wyjazd z tamtych terenów leśnych to wiesz, no już tam jeździłem, to znam mniej więcej. Ale parkowanie giga. Dobra. I wygląda to tak. Obrysowałem ciężarówkę chyba z każdej strony. Niestety muszę się z nią pożegnać, ale... Wow, to było hardkorowe. Ale wjechałem. Prawie cały czas jechałem na tej kamerze z kabiny. Tutaj jak cofałem.
No jestem z siebie zadowolony. No, samo to parkowanie, to powiem wam, że jest super wymagające, wow.